W piątek 29 września w Belsku Dużym odbyło się Narodowe Czytanie, zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Gimnazjum imienia księdza Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego. O godzinie 13 w sali widowiskowej OSP zgromadzili się chętni, którzy w tym roku czytali Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Witam serdecznie pana Władysława Piątkowskiego, wójta gminy Belsku. Władysława Siewalskiego, przewodniczącego Rady Gminy Belsku Duży. Oraz całą Radę, co prawda nie bardzo tych przedstawicieli chyba widzę, ale witam serdecznie, bo może kogoś ominęłam. Panią Renatę Ostapek, sekretarz gminy Belsk Duży. Księdza Jarosława Siuchtę, proboszcza paraki Belsk Duży. Witam dyrektorów szkół. Tutaj widzę pana Jacka Witczaka z Łęczeszyc. Witam serdecznie. Panią Ewę Jakubiak, bibliotekarkę ze Szkoły Podstawowej w Belsku Dużym. Znamy panią Natalię Nowacką-Łyjak. Witam serdecznie. Panią Marię Walewską-Żółcik, dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Panią Urszulę Kopycką, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Witam Stanisława Kołacza, nie widzę. Pana Grabczaka, witam za asystencję. Witam serdecznie pana. Panią Semajdę, przedstawicielkę Fundacji Pomoc na Dłoń. Grono pedagogiczne oraz młodzież, która nas zaszczyciła swoją obecnością w tak dużym gronie. Wszystkich serdecznie witam. 20 listopada 1900 roku odbył się w Kościele Mariackim w Krakowie sławny ślub Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną. Po ślubie orszak weselny udał się do podkrakowskich wsi Wronowice, do domu Włodzimierza Tutmajera. Stanisław Wyspiański, który już wtedy był znanym krakowskim artystą, został na to wesele zaproszony. Na kanwie tegoż wydarzenia powstało wesele. Innym sławnym gościem był Tadeusz Boj-Żeleński, który w kilkanaście lat po wystawieniu dramatu wygłosił w Teatrze Polskim w Warszawie sławną dziś plotkę o weselu, a następnie wydał ją drukiem. Tekst miał być komentarzem do wydarzeń i jednocześnie stanowił pewną mapę wesela, ponieważ tłumaczył, jacy autentyczni artyści, inteligenci, chłopi kryją się pod postaciami fikcyjnymi. Nie ma wątpliwości, że premiera Wesela w dniu 16 marca 1901 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie, obecnie Teatr imienia Juliusza Słowackiego, była najważniejszym wydarzeniem teatralnym w Polsce XX wieku. Gdy opadła kurtyna, na sali rozległa się, dla aktorów trwająca wieczność, cisza. A zaraz potem zerwał się huragan oklasków i rozpętała się burza. Całonocne dyskusje w kuluarach teatralnych, w kawiarni Michalika, na plantach, gdzie siedzieli ci, którzy nie chcieli ani przespać, ani przepić tej nocy czyśćcowego wstydu, jak powiedział filozof Wincenty Rudosławski. Cóż tam, panie, w polityce? Chińczyki trzymają się mocno? A, mój miły gospodarzu, mam przez cały dzień dosyć Chińczyków. Pan polityk? Otóż właśnie polityków mam dość. Po uszy, dzień cały. Kiedy to ciekawe sprawy? A to czytaj, kto ciekawe. Wiecie choć, gdzie Chiny leżą? No, daleko, Kajsi gdzieś daleko. A panowie to nijak nie wiedzą, że chłop z chłopskim rozumem trafi, choćby było i daleko. A i my tu cytomy gazety i syćko wiemy. A po co? Sami się do światu garniemy. Ja myślę, że na waszej parafii świat dla was aż dosyć szeroki. A tu rano i u nas bywają, co byli aż 2 roki w Japonii, jak była wojna. Ale tu wieś spokojna, niech na całym świecie wojna. Byle Polska wieś zaciszna, byle Polska wieś spokojna.
Pon się boją we wsi ruchu, pon nos obśmiewają w duchu, a jak my, to my się rwiemy ino do jakiej bijacki, z takich, jak my, był Głowacki. A jak myślę, ze panowie duza by już mogli mieć, ino oni nie chcą chcieć. Cóżeś to dziś tak wesoła? Odgarnij se włosy z czoła. Raz dookoła, raz dookoła. Ciotusieńka zła okrutnie, a przelotnie. Zaraz buzię pocałuję. Ach, Hanka zawsze swego dopnie. Niech się panna wytańcuje. Pochwalony, dobry wieczór państwu. Pochwalony, gospodyni. Tu wsioską od maleńkości klima powójcie wdowa. Radczyni jestem, z Krakowa. Macie syna? Tańcuje tam. Niech się bawi, są ta dziwki, niech nie stoją. Jakoś mu nie idzie sporo, bo się ino pogapuje. Panowie dziwek się boją, zaraz która co przyniesie, ino roz się przetańcuje. Wyście sobie, myśmy sobie, każdy sobie rzepkę skrobie. Ksiądz dobrodziej łaskaw bardzo, proszę nas nie zapominać. Są i tacy, co mną garcą, żem jest ze wsi, żem jest z chłopa. Patrzą koso, zbędą prędko, a tu mi na sercu lędko. Sami swoi, polska szopa, i ja z chłopa, i wy z chłopa. Ksiądz dobrodziej już niebawem będzie nosić pelerynkę. Może i należy mi się, lecz pewnego nic nie wisie. Inni także robią ślinkę, może sprawię pelerynkę? Może z konsystorza przecie popatrzą okiem łaskawym, życzę bardzo. Choć co dadzą, ino te ciarachy twarde trzeba stoić i walić w mordę. Moja duszko, tu się mówi o kościelnej dostojności, którą mają przyznać jego mości. Ja myślała, że co inne. Naiwne to i niewinne. Cięgiem ino rod byś gadać, jakie to kochane będzie. Czego to pan jeszcze szuka? Że nie poszła w las nauka. Któż się uczył? Tak wzajemnie, ja od pani, pani ze mnie. A na cóż mnie tej nauki? Na nic. Więc? Sztuka dla sztuki. Zawrót głowy, wielka chwała. Niech pan sztuki płata różne, bylem ja spokój miała. Rozmowa z panienką młodą, jak ją zwykle młodzi wiodą. W takim stylu skrzydełkowym. Rozmowa z panną upartą. O miłości, o amorze, o kochaniu, co w tym owym znagła się przejawić może. Szepty z panną czarującą, przez pół serio, przez pół drwiącą. No to jeszcze wróci. Jak każdy będzie patrzeć przez nos swój, może co z tego będzie na inkszy raz. Oto właśnie teraz taki czas. No, ja to gram na skrzypce, a pan na bas. Przyszedł Mosiek na wesele, to mu basuje. No, już ja wiem od mojej córki, że pan młody muzykę czuje. Pragnąłem widzieć pannę Rachelę. Ona przyjdzie sama tu. Mówiła, że zamiast snu woli widok panów i wesele, wykształcona. Nawet wierzę. Mówi, że ją muzyka bierze, że mąż jej nie biorą jeszcze. Może ją przy poczcie umieszczę, moja córka takowita. A jest panna modern, całkiem jak gwiazda. To, co było, może przyjść. Myśmy wszystko zapomnieli. Mego dziadka piłą rżnęli, myśmy wszystko zapomnieli. Mego ojca gdzieś zadźgali, gdzieś zatłukli, spopychali, kijakami, motykami, krawiącego przez lud gnali. Myśmy wszystko zapomnieli. Jak się to zmieniają ludzie, jak się wszystko dziwnie plecie. Myśmy wszystko zapomnieli o tych mękach, nędzach, brudzie. Stroimy się w pawie pióra. Odmienia nas natura. Wiara, co jest jeszcze w ludzie, że coś z tego przecie będzie. O rok w rok idziem po kolędzie i szukamy i patrzymy. Tak się w swoim gruncie brodzi. Ciekawi ci państwo młodzi. Ciekawe, wszystko ciekawe. Strzemiennego. Strzemiennego. Kurdesz. Coś staropolskiego. Kurdesz nad kurdesza. A dziękuję, Jaśku. Dobrze.
Dobrze, dobrze. Później jeszcze. Ja właśnie panienką pieszczę, jak jakimś świętym obrazkiem, jak pisanką, malowanką. Jeszcze będę tańczyć z Jaśkiem. I po cóż te spiekła duchy? Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka. A to mi pon zabił ćwika, kas się tylko luda zmieści. Muzyka ich na chwilę popieści, duch taki chwilę przestanie, a potem jako dym znika. Pon coś i trzy potrzebają, może się insi poznają, o co chodzi, ot mój mąż. Ach, pan młody, ty pan młody. Słuchaj, przecie ty poeta i ty dzisiaj sprawiasz gody. Ja szczęśliwy, do gospody sprosiłbym tu cały świat, takim rad, takim rad. Zaproś zrze tego chochoła, tam za oknem skrył się w sad. Ha, 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 przyjdź chochole na wesele, zapraszam cię ja, pan młody, wraz na gody do gospody. Jest na tyle jeśli pić, może sobie z nami kpić. Dla nas samych dość za wiele, przyjdź chochole na wesele. Przyjdzie, przyjdzie, jak moś wolę. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Skoro północ zacznie bić, do nas tu na izbę przyjdź. Ha, 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 ha. Cy on nos, ty sposłucha, bo to głucho psia ucha. Sprowadź jeszcze kogo chcesz, ciesz się z nami, ciesz godami. Ciesz się, ciesz. Ha, ha, ha. Czy on też nas posłucha? Dziękujemy ślicznie naszym lektorom, którzy się spisali na 101%. Dziękuję wszystkim uczestnikom, którzy nas wysłuchali. Wysłuchaliśmy wesela. Z weselem wiąże się, że jest tort, więc zapraszam wszystkich uczestników na poczęstunek tortem, korzystając z okazji. Dziękuję pani bardzo, pani dyrektor Janinie Pawełek, za włączenie się, znalezienie czasu do włączenia się na akcję, pierwszą akcję gminnego narodowego czytania. I dziękuję bardzo pani Natalii Nowackiej-Łyjak za pomoc w wykonaniu wystroju, pani Edycie Sańpruch oraz panu Tomaszowi Fliszkiewiczowi za dokonanie nagłośnienia. Wszystkim serdecznie dziękuję i zapraszam na poczęstunek. Szczęść Boże. Proszę księdza, nie wiem, czy mogę tak na początku zapytać humorystycznie, czy ta pelerynka to tak Wyspiański coś może przepowiedział? Może coś grozi księdzu proboszczowi? Przepraszam, że tak mówię. Nie zabiegam, to dają zwykle za jakieś zasługi. Nie zabiegam, czas pokaże, czy dadzą, czy nie dadzą. Na razie nie ma i nie zabiegam. Do tej roli zapewne domyślamy się, że był ktoś potrzebny duchowny. Jak ksiądz proboszcz no, w tamtych czasach się czuł, bo to tak no, mimo wszystko to gdzieś się przenieśliśmy do tej historii. Tak, tekst się wydaje aktualny dzisiaj, mimo upływu ponad wieku już od tamtych czasów. Wiele sformułowań weszło do języka ojczystego i to myślę, że bardzo jest tekst aktualny na dzisiaj. Nie bez powodu był wybrany ten utwór, a nie inny. Zapytam na koniec. No myślę, że takie czytanie wraz z samorządowcami, wraz z uczniami
to rzecz taka no, bardzo scalająca i taka integracyjna. Tak, bardzo się cieszę, że to doszło do skutku, że dziękuję za zaproszenie organizatorom. To integruje, to zbliża do siebie i to pozwala na nowo sięgnąć do starego tekstu, który no, dzisiaj wydaje się dość aktualny. Ślicznie dziękujemy, szczęść Boże. Bardzo, i do miłego zobaczenia na podobnych właśnie uroczystościach. Mam nadzieję, dziękuję, pozdrawiam wszystkich widzów. Dziękuję. Dziękuję ślicznie. A przede mną no, sprawczyni tego wyczytania, jeśli mogę tak powiedzieć. Trudno było tak wszystkich zjednoczyć, wszystkich, no wiadomo, czegoś też nauczyć, bo to trzeba było ten scenariusz jak gdyby przygotować. Powiem tak, Narodowe Czytanie jest to szósta akcja. No, gmina Belsk włączyła się pierwszy rok w tą akcję. Na początku miałam obawy, jak to nam wypadnie, ale przy pomocy pani dyrektor Janiny Pawełek gimnazjum, która wsparła moją akcję, powiedziała, że chętnie włączy się w całą sprawę i merytorycznie pan Tomasz Fliszkiewicz włączył się również w przygotowanie. My poprosiłyśmy do udziału oczywiście nasze władze samorządowe, oczywiście z panem wójtem na czele, oraz dyrektorów szkół poprosiłyśmy o udział. Oczywiście wzięli udział też, wzięła młodzież, chyba ja tam, nie wiem, młodzież wzięła udział. Uważam, że jak na pierwszy raz, nie, to chyba... Wspaniale, oceniam to. Tak, dziękuję bardzo. Trudno było namówić, bo tu i ksiądz proboszcz, tu przed chwilą też rozmawiałem, to tak w sumie takie ciekawe role. Nie, tak, nie wiem czy namówić, postąpiłam tak. Wykonałam zaproszenia, poprosiłam ludzi, nikt nie odmówił, zaproszenie przyjął i w ten sposób po prostu wspólnymi siłami dokonałyśmy pierwszego czytania w gminie Belzdruży. Ślicznie dziękuję za te kilka słów i oczywiście życzymy takich wspaniałych czytań w następnym roku i w następnym, bo to chyba buduje i mi się wydaje, że nie przestaniecie na tym pierwszym inauguracyjnym czytaniu. Uważam, że skoro rozpoczęłyśmy i włączyłyśmy się w akcję Narodowego Czytania, będziemy kontynuować. Dziękuję ślicznie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Przede mną dyrektor gimnazjum, pani Pawełek, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Pani dyrektor, ta kreacja, ten taki dźwięczny głos z takim akcentem, byłem pełen podziwu, chyba takie miłe przeżycie. Tak, bez wątpienia, no radczyni z Krakowa. No właśnie. Królewski Kraków, więc i radczyni, tak, dostojna i zarozumiała. I chyba patrząca trochę z wysoka na tę rozśpiewaną bronowicką chatę, ale w sumie przyjemna postać. Czy były kiedyś takie w życiu zakusy, by gdzieś tam w teatrze, teatrzyku... Mi się wydaje, że podstawy takie to już na pewno pani ma, ale mi się wydaje, że dużo te skłonności i takiej umiejętności, która by zapewne w takim zawodzie była przydatna. Tak, ja chyba się realizowałam w zawodzie nauczycielki, bo też prowadziłam Teatr Żywego Planu z uczniami i bardzo dużo wyjeżdżałam do teatrów warszawskich. Bardzo wiele spektakli, Teatr Polski, Narodowy, Opera Narodowa. No chyba taką potrzebę i kocham to naprawdę. Mówić, recytować, no i chyba właśnie ten teatr ciągle jest wielkim przeżyciem dla mnie, dla uczniów. Uczniowie wyczuwają też, że to jest moja pasja, że słowem umiem operować i lubię to. Pani dyrektor, to było widać i czuć. Dziękujemy ślicznie za te wspaniałe czytanie. I co? Do zobaczenia na podobnych imprezach, a oczywiście za rok też. Tak, na pewno. Spotykamy się za rok. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję ślicznie.